Dobra, już jestem. Właśnie tak ostatnio myślałem sobie, że kurczę, żeby tylko pad mi się nie rozładował. Nawet go naładowałem jakiś czas temu, ale chyba za bardzo go eksploruję i mi się rozładował znowu. No, tu pad od plejaka czwórki. Piątki. A ile on trzyma na baterii? Bardzo krótko chyba. Z tego co ja tutaj obserwuję. Się zdyszałem, a tylko do drugiego pokoju poleciałem. Ale to już te lata, wiesz. Kiedyś człowiek był młody, to biegał, kurde, nie wiem, za dziewczynami mnóstwo kilometrów, a dzisiaj to się przebiegnie do drugiego pokoju i już potrzebuje, wiesz, butli z tlenem i masażystki i jeszcze nie wiem czego, wiesz. Ale to tak jest. Takie życie boomera, no. Nie, no to jest po prostu tak, pierwsze już takie rzeczy się zaczynają po 30. A już potem, jak to idzie dalej, to no to już jest masakra, nie, wiesz. Starość bardzo szybko wiem. Przychodzi. Na przykład w tym momencie piję rumianek zamiast, kurczę, jakiegoś, wiesz, mocnej kawy na przykład. Mi się alkohol w pewnym momencie znudził po prostu. A kawa? Kawę piję akurat, nie? Ja ci powiem, że wszystko jest dla ludzi. Jeżeli potrafisz z tego korzystać mądrze i bawić się tym, to nie ma problemu, nie? Na przykład granaty. Ale ja słyszałem, nie słyszałem, po prostu widziałem jakąś informację, wiesz, gdzieś na jakimś portalu, a nie, to było pytanie do lekarza. Koleś po, nie wiem, czy dobrze mówię, resuscytacji, czyli usunięcia żołądka, pyta się... To nie jest resuscytacja, resuscytacja to zupełnie, to jest, aha, wieść. Dobrze, no to tutaj akurat... A nie wiem, jak się nazywa usunięcie żołądka, także... Dobra, to coś mi się skojarzyło. Nieważne, w każdym bądź razie usunęli mu żołądek. On się pyta lekarza gdzieś tam na portalu, czy w jaki sposób może pić alkohol, żeby mu nie zaszkodziło, czy coś takiego, nie? Lekarz mówi, najlepszą metodą dla pana to wywiercenie sobie otworu w głowie, wsadzenie lejka i nalania sobie tam alkoholu. Zatkania korkiem i wtedy może pan iść do lekarza, bo przez tą pustą głowę panu ten alkohol wyleci czy coś. Nie wiem, w każdym razie, wiesz, wyobraź sobie, kolesiowi żołądek usunęli, a on się pyta, czy może pić alkohol, nie? Kurde, to jest hobbysta i człowiek, który po prostu nie potrafi bez tego żyć, nie? Znaczy, powiem ci, nie wiem, czy to wymaga. Na pewno na samym początku pewnie jest ten problem, ale potem nie wiem, no nie jestem lekarzem. Dobrze, nie wiem, ale wiesz, na... no podejrzewam, że ten żołądek z jakiegoś powodu trzeba było usunąć, nie? Usunąć czy... Usunięcia. Chodzi o usunięcie, nie że jakieś tam, wiesz... Całkowite? Całkowite, no. Nie. Bo to przecież wtedy... To on się dożylnie będzie całe życie już tam. Nie mam pojęcia, wiesz, nie zagłębiałem się w ten temat, ale no w jakiś inny sposób się to wszystko, nie, wtedy odbywa. Ciężkie tematy już aż, no ale... Znaczy miało być humorystycznie, bo wiesz, koleś po prostu po takim zabiegu, no ale dobra. Dotrzemy się. W kolejnych gameplayach jakoś się dotrzemy tematycznie. W sensie, wejdziemy na inne części ciała, dobra, okej. Okay. W każdym bądź razie, wiesz, dobry temat jak się pojawi, to po prostu trzeba go rozszarpać, a nie po prostu wyrzucać go na śmieci, nie? Rozszarpać. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? A właśnie, bo my tak sobie tymi ciężaróweczkami tutaj w tym motor tam jeździmy, ale my tutaj ogólnie z Markiem mamy plan... Czekaj, hamuj! Jejku, jakie to jest hamowanie długie. Planujemy... No masz przed sobą wielką, ciężką cysternę. Wiem. W ATS-ie miał być ten sam problem. No ale wiesz, tam w ATS-ie czy w WTS-ie to bym mógł jeszcze korzystać z innych tam systemów, powiedzmy, hamowania, nie? Jakichś tam retarderów, nie retarderów. No i tego, i hamowania silnikiem, tak? No, a tutaj... Ty, widzisz ten tor? Ja tutaj nie jechałem. Nie jechałeś? To tu jest jeden tor, a my jedziemy na drugi. Wiem, ale ja jeździłem po takich torach, wiesz, bez tych wszystkich tutaj tych elementów takich sportowych, nie?
Po zwykłym znaczy, takim piachu, nie? Znaczy mówisz bez nawierzchni asfaltowej. Tak, tak, tak. Bez tarek po bokach i tak dalej, tak? Tak, tak. Tylko no, tam były na przykład miejsca oznaczone, że to jest start, finish i tak dalej. To nie, no to było, ale nie takie ładne. Musimy się kiedyś znaczy, pościgać. Tak. No można, tylko trzeba mieć w miarę podobne samochody, bo po ciężarówkami to będzie można zasnąć. Znaczy nawet sprawa, że się nie zmieścimy na tym torze. Ja tą swoją osobówkę trochę podpasiłem, powiem ci. Dałem tam jakiś, nie wiem, mocniejszy silnik, chyba 180, no bo tylko na tyle było mnie stać. A jaka tam jest bazowo? Tam bazowo nie ma 180? Nie, tam bazowo jest mniejsza, 100... Nie będę zmyślał teraz, ale jest mniejsza. Ma. 1,9 wtedy i trzeba było wstać. Nie wiem, grosze miałem. Tam 20... Jak w Passacie. Nie, no dobra, bo tam już ten... Śmieszne, że on wygląda jak Chevrolet Camaro, ten Stinger pierwszej generacji, który miał, nie pamiętam jakiś silnik, ale pewnie 350, czyli... No ponad 4 litry było, tak? A tutaj jest jakiś malutki, nie? Ogólnie to te samochody wszystkie, które ty są, one są robione na bazie jakiegoś konkretnego modelu. Tak, zauważyłem nawet poza. Ciężarówki tam na podstawie, nie wiem, Scani, Mana czy czegoś, da się tam to zauważyć. Tam na przykład i... A tą to nie wiem, bo ta amerykańska to pewnie to mogą być różne marki, bo to jest z tego czasu, gdzie amerykańskie ciężarówki były tak zwanymi kabouwerami, czy nie miały tych nosów w przodu, tak? Czego dzisiaj już nie oświadczysz. Ale ten... ja tutaj nie jechałem tym mostem. No nie jechałeś. No nie. Jak widziałeś tamtego toru wyścigowego, to nie jechałeś. No właśnie, bo my jedziemy tym mostem, który on został dodany później w ogóle, bo wiem... Tak. Gdzieś mi się tam zdarzyło obejrzeć u kogoś gameplay i widziałem, że ten most... któryś tam aktualizacji się pojawił. Ogólnie to chciałbym, żeby była większa duża ta mapa, aby była możliwość budowania modów, bo jednak tych brakuje terenu. No i tutaj jak się gra, to ma się takie wrażenie, że czegoś jeszcze tu brakuje, że jeszcze coś można by było dodać, rozwinąć tą mechanikę, nawet nie wiem, kupować sobie... No tak, może to nie jest dobry przykład, ale kupować jedzenie na przykład w sklepie spożywczym, taka większa interakcja, wtedy byłoby takie fajne poczucie, że faktycznie pracujesz w tym mieście, żyjesz w tym mieście. Wiesz, wiadomo, że to nie będą Simsy drugie, nie? Znaczy, akurat z jedzeniem to a tak średnio. Nie chciałbym, żeby to był następny survival na zasadzie, że masz miernik od oddrapania się po tyłku i sikania. Nie, ale nie, wiesz co, mi nie chodzi o to, żebyś korzystał z tego. Jedzenia, akcja i tak dalej, nie? No, ale nie chodzi mi o to, żebyś z tego korzystał, tylko po prostu, że jak wchodzisz do jakiegoś sklepu, możesz sobie obejrzeć, dotknąć, nie wiem, poprzerzucać, a nie, że to jest taka, wiesz, sztywna grafika, że ludzie chodzą po sklepach, na przykład tam wejdziesz do sklepu, stoją koszyki napełnione, nie? Tylko ludzi nie ma. Takie, wiesz, brakuje mi tego, takiego większego życia, nie? W tym. Ale może wiesz, za duże wymagania mam, nie mam pojęcia. Ogólnie to mało jest takiej gier, gdzie taka mechanika jest dobrze rozwijana. Nawet jeżeli bierzesz pod uwagę jakieś wielkie tytuły, jakieś wielkie RPG, jak nie wiem, Skyrim, czy powiedzmy, takie tytuły też jak na przykład GTA V, nie? Gdzie tam też tego życia jest więcej niby. A bo to wiesz, powiem ale, ci... panie, jak wjechał z boku małą... Ale w ogóle ty ile jedziesz na godzinę? 55. A ja 60 i cię dogonić nie mogę. Ale słuchaj, co ja chciałem powiedzieć? Zawsze jedziesz szybciej, zawsze nie możesz dogonić. No, dokładnie. Słuchaj, ale ogólnie to jest tak, że przeważnie te gry robi jakaś grupka ludzi. Czy na przykład... Trzy osoby robią tę grę. No, z tego co czytałem, to jedna osoba tworzy, druga jest deweloperem, ale nie wiem, może teraz się zwiększyła ta liczba. Co robimy? Tutaj zostawiamy? No tak, no, bo odjeżdżasz tutaj, gdzie ja podjechałem. Odjechałem i popsułem, poczekaj. Do tych wałków. Wiesz, jak on zapierdzielał ten... Chyba ten, dobra. I ja zarobiłem 8000 po odliczeniu. Czekaj, do tych kwadracików tutaj, tak? Podjadę? Tutaj, gdzie masz... A nie, widzisz, to jest... Widzisz mój... Chris, spójrz, patrz mnie na usta. A raczej,
Widzisz, gdzie moja ciężarówka ma tyłek, końcówka. A już widzę ten kwadracik, już mi pokazuje, dobra. Bo ja po prostu z innej perspektywy patrzyłem i. Luzik, nie denerw... tylko się nie denerwuj. Denerwuję się tylko, czemu nie? Zobacz, jaki masz tor dalej ten wyścigowo. Czekaj, patrzę, jak tu mi kasa poszła. 68 tysięcy. 8840 całkowita płatność. No i to jest kasa. A gdzie ten tor? Za tobą. A jest, no faktycznie. Ty, ale nie damy rady pojeździć na nim, nie? Bo te samochody... Damy. To co, możemy zostawiamy tutaj ciężarówki? Nie no, w sensie, czym chcesz tam pojeździć? W sensie, no. Możemy ciężarówkami się pościgać, tylko dostawmy na czapę. No wiesz, wolałbym jakąś... Bo wiesz, bo... No jedź. No. Iś lambu mi tutaj... To weź się to jeszcze nie da GTA go tam wyciągnąć, kolejka. Ja cię kręcę, to już tutaj się kipisz zrobił. O, posuń się. Czekaj, gdzie ty pojechałeś? Prawo, nie? No, pojechałem na tor, tak jak był wjazd, pis. Ale gdzieś... tu można wziąć do tego. A kurczę. Jejku, jaki ja zakręcony jestem. Jesus, dobra. Pis, tu samochody stoją, można wsiąść. Dobra, czekaj, ja... pojechałeś? No bo czekaj, muszę nawrócić. Tam autobus, ty... Autobus zaraz spadnie z klifu jakiegoś. Czekaj. Dobra. Ty, jakiś joda mnie atakuje. Już bryczkę dorwałeś. Mówiłem zostawić, kurde, na piechotę bym poszedł prędzej. Już się bawi z tymi samochodzikami. Patrz, jakie dziecko normalnie. Jest radocha. Jest, jak to driftuje, ja pierdzielę. A może byś ustąpił pierwszeństwo? Co to za pierdzielę? Jestem niepełnosprawny, ja mam pierwszeństwo, dawaj. Pojechał znowu. No tutaj jestem, czekaj. Tylko go postawię i... Rany, koguta, quiz. Jestem. Zobacz, tu masz samochody. A chcesz tego elektryka, to mogę ci go oczywiście oddać, nie? Nie. Tu masz jakąś BM-kę, jakąś trójkę, tak? Dobra jest. I masz Mazdę Miatę obok dalej. Dobra, chodź. Czekaj, ty, ale to... Myślę, najpierw z boksu wyjechać, prosto jedź. Chyba w drugą stronę moglibyśmy. Dobrze robisz, dobrze jedziesz. Musisz najpierw wyjechać z boksu. O, top speed, dobra. Tutaj wyjechaliśmy. No i teraz robimy okrążenie zapoznawcze, wyjazdowe. Klasycznie. Nie, ale bardzo fajny tor, ja ci powiem. O kurde! Ma napęd na tylne koła, musisz ostrożniej troszkę. Ty, ja driftu nie tego. Śmigaj. Ja za tobą. Ja to będę tak... A ty masz drift ustawiony? Nie, sport, ale... Też sportowy. Sportowy. Więc to wykorzystałem do tego, nie? Nie wiem, jakie to są punkty hamowania i tak dalej, ale... Może ten drift by się przydał, nie? Ja sobie drift... Zależy, no. Zobaczę, O kurde, on już mi driftuje. On i tak driftuje, bo ma dużo mocy na pewno. Ty, ale nam na razie nie nalicza punktów. Gdzieś musimy. Tak, dlatego, że musisz dlatego, że wyjechałeś z boksu, a meta jest przed wyjazdem z boksu. No i co jeszcze ważne, tak, jeszcze nie można wypaść z toru. Jak wypadniesz z toru, to też ci nie zaliczy przejazdu. Dlatego mówię, robimy okrążenie zapoznawcze. Nie, krzanie ten drift. O. A bo ty driftem jechałeś. O. Ja poczekam przed startem. Dobra. Ciekawi mnie, czemu można było do tych samochodów tak po prostu wsiąść, ale... Jejku, jak nim buja. Trochę nie jest dostosowany w pełni do tego toru. No ale i tak dobrze, że jakieś samochody były, bo wcześniej jak kiedyś graliśmy, to byliśmy na torze, ale nie było. Ty, a my w dobrą stronę jedziemy? Dobrze jedziemy, poczekaj, zatrzymam się przed metą. Zaraz się zatrzymamy i będziemy sobie robić. Aha, dobra, zresztą tu jest zobacz, tu będziesz są miejsca nawet startowe pokazane. Kurwa, co tu się porobiło?
kiedykolwiek grałeś w jakąś grę wyścigową? Tak. No tu masz miejsce startowe po prawo, widzisz? Ale to chcemy się ścigać i też po prostu jechać czy driftować. Ścigamy się. Tylko no, tak dobra, sobie no, przyjedziemy, no, tu wiesz. Be... No powiedz kiedy. Kiedy? Ja ogólnie powiem szczerze, że wolę się ścigać na kierownicy niż na padzie. Na padzie lubię sobie tak pykać ogólnie. O kurde. O panie! Ty nie walnąłeś? Co? Nie. Ja ciebie nie dotknąłem. Nie? A to jakby ja wyjechałem teraz. No i. Ale ty czekaj, ale nie zaliczy nam już punktów, nie? Zaliczy, jeżeli ci odlicza, to ci zaliczy. Trochę możesz wy... O kurde, jak mi zagapiłem. To znaczy nie było chyba tekstu, nie? Że wypadłeś z toru? Ale tu hamowanie jest słabe. Nie, ja sobie... Co? Ja nie umiem jeździć. A grałeś ty w jakieś wyścigi w ogóle kiedyś? No dzisiaj nawet. Wiesz co? Trzeba się nauczyć punktów hamowania. Nie wiem co. Zostałem przez ciebie 10 sekund kary. Tak? To mnie trafiłeś, tak? Nie ma za co! A ja od ciebie żadnych punktów nie dostałem. O kurde, ten drift to jest porażka. Tą bryczką. A ty na drifcie... Pewnie jest kwestia na łupę, no. Wiesz, jestem zaawansowanym wyścigowcem, nie? Nie, po prostu tutaj trzeba już konkretnie... dopieszczone bryczki mieć. Jak masz zakręt, no. Przed zakrętem masz zwykle po prawej stronie tabliczki z metrami. Widzisz? No, przed zakrętem. I to już po to, żebyś, jakbyś już sobie trochę pojeździł, żebyś nauczył się, w którym momencie ma zacząć hamować przed zakrętem. Daną furką. Rozumiesz? Rozumiem. A wtedy wiesz, czy tam 50 metrów, czy 100 przed, przy tej furze, przy tej prędkości i tak dalej. Ale fatalnie się prowadzi, to w ogóle nie bryczka jest do tego. No, ja już skończyłem okrążenie. Dobrze, to ja już też dojadę i... Jak dojadę.pl? A czekaj, już mam koniec. A ciekawe, czy są jakieś, bo widzę, że na pewno ma ten system kontroli trakcji, bo mamy taka ikonka. Ciekawe, czy to ABS da się włączyć, bo zauważyłem, że dwóch koła. Tutaj? No bo system kontroli trakcji ma, bo jest ikonka. A ABS chyba też jest. No bo zobacz, ciekawe, czy jakieś ustawienia są odnośnie tego. 2,22, ale nie dostałem punktów XP, czyli jednak... 2,01. Dobra. Marku, będziemy kończyć. Będziemy kończyć co? No to trzeba dojechać do wyjazdu. Tak. Czekaj, bo mi teraz dobrze idzie akurat. Więc ja wiem, gdzie hamować. Znaczy nie, no to trzeba by mieć dobre czasy, to by trzeba tego pojeździć, nie? Nie, no to wiesz. Sobie już na przykład zrobi... O, czekaj, tam, kurde, nie wiem, straż pożarna? Ty, tutaj strażą pożarną można jeździć? Kurczę, nie wiem, nie widziałem nigdy. Pierwszy raz wóz strażacki widzę. Co? No bo było ty, ale ciekawe. Nie można wsiąść. No nie no. Ty, zobacz, jaki czas wyciągnę. Panie, taka piękna maszyna. Ty, może w przyszłości też będzie można pracować jako strażak. Albo podpalacz. Albo podpalacz. Znaczy w kooperacji, nie? Jeden podpala, a drugi, kurczę, gasi, nie? Tak samo jak z policją, nie? A trzeci na przykład jeszcze podjeżdża cysterną z benzyną i jeszcze, wiesz, podsyca ogień. Czekaj, zobaczymy, jaki czas będę miał teraz. Ile mi się udało urwać. Nie wyleciałem ani z bazą. 1,46. Nawet masz chyba na dole nawet. 1,45,684. Nie, u mnie nic nie ma. Ale patrzę, że tutaj można naprawiać samochody, nie? To jest sporo. Pokazuje mi, że mam mało tego, energii. Poczekaj, zabierz mnie. O, ale poszedł! Szkoda, że w biegu nie można ten... wskakiwać. No już. Przewieź mnie tą szybką bryką. No, wsiadaj. A ty znowu prowadzisz z rękoma na kolanach. Siłą woli. Nie siłą woli, czym innym, tylko go tym zaufała. Czekaj, bo tu trzeba jakoś w lewo, nie? Teraz. Ty, a coś tu mam, 1,45, to twój czas, nie?
Tak, 1,45 to mój czas. A, no widzisz, bardzo ładnie. Ja miałem 2,22, ale to był Za drugim tragiczny. okrążeniem, nie? To był Dobra. tragiczny przejazd. Wiesz, ile mamy paliwa? Znaczy, paliwa. Bardzo mało. Dobra, ale co teraz też w ogóle... Czekaj, bo tu jest... potrzebuję tego, no, stacji ładowania, nie? A co, będziesz nim Czekaj. dalej jeździł? Bierzesz go Nie sobie? wiem. Nie wiem, fajne jest. Powiem ci, że fajne jest. Podoba mi się. Zatem... Zaraz ci się skończy energia, ale... Zaraz ci go oddam. Ale śmieszą mnie te nie, jeepy. Spoko, spoko, to ten... Ale fajny jest, nie powiem. No fajnie. Ładnie wygląda i... A tutaj. Fajnie się nie mieć. Dobra, to tam, wozimy dalej benzynę, czy... To znaczy, wiesz co, ja patrzę na czas, że to już moglibyśmy ten odcineczek zakończyć, nie? Dobra, a to potem możemy powiedzieć co innego, albo... A, tu jest... Ten. No też jestem ciekaw, jak tutaj ludzie będą reagować na odcinki nasze w kooperacji. Mam nadzieję, że będziecie pisać w komentarzach, jak wam się podobają, czy chcecie więcej, bo my tutaj nasz wspólny humor z Markiem możemy rozwijać. Na razie to my tak tutaj staramy się też docierać, jeśli chodzi o te gameplaye, samonagrywanie. O Boże, jak to się powoli ładuje. A co ty? Jeden, a, tutaj ładujesz bryczkę. 1%. Wsiądź, to będziesz widział pewnie pasek postępu, jak wsiądziesz. Jak mi szybko leci, no. Wsiądź do wyścigówki byle jakiej. Dobra, czekaj. Widzisz pasek postępu? Czekaj, zmienię sobie kamerę. Nie, nie widzę. A czekaj, poczekaj, zobaczymy. Poczekaj, a teraz? A teraz poczekaj, teraz widzisz? Nie, nic nie widzę, ale czekaj. No to jest tak mniej więcej 1% na jakieś 5 sekund. Tu tylko mam, jeśli jak włączę czat, niski ale, poziom paliwa. A, na, a no. Na dole, a na dole koło prędkościomierza nie masz? Nie. Nie, nie. A ja to sobie wsiądź i zobaczę, powoli się ładuje. Zacznij go ładować. Przesiądź się na ten. A wysiadłeś? Tak, dlatego żeby się przesiadł, żeby zobaczył, ale, jak powoli się ładuje elektryka. Ale on mi nie chce pozwolić, żebym wsiadł. Że już jest w użyciu. Czekaj. Jedź. A faktycznie, 60%. Wiesz, jak powoli się ładuje? No. Dobra. Co my będziemy robić? Bo paliwko bardzo się opłaca. Paliwo, kłody i możemy jeszcze kontenery powozić. O, to możemy kontenery. Dobra, to tak. Ten odcinek zakończymy, my sobie skoczymy po te kontenery i wtedy nagramy jeszcze jeden odcinek już z tymi kontenerami. Także mam nadzieję, że jak na razie podobają wam się te filmy i chcecie więcej, piszcie w komentarzach, bo na pewno da nam tutaj to dużą energię, żebyśmy z Markiem mieli większą ochotę dla was nagrywać. Bo tak jak mówię, my się dopiero rozkręcamy, w zależności od tego, jak będzie się to odbierać, to my będziemy tutaj jeszcze bardziej starali się dla was te filmy robić coraz ciekawsze. Okej, okay. To co Marku, kończymy. Dzięki wielkie. No. I do następnego. Oczywiście mówię do widzów, bo my... Ty, a co się stało? Ty, gdzie ja jestem? Kurka wodna, ty, ja wpadłem w jakiś las. Tak, bo jechałem samochodem i cię zepchnąłem. A, to jest niebo. Zabiłeś mnie. Nie, jesteśmy na dnie oceanu akurat, ale dobrze. Ty, bez kitu, a można wyjść? Czy to już po nas? Nie, nie. No, ale, ty, no ja na chwilę się odwróciłem, zostawiłem cię samego. Ja... Dobra, czekaj. Ja już tu miałem kończyć, a tu dopiero się zabawa zaczyna, co? Jak tu płynąć do góry? Nie mam żadnego pojęcia, chodzę po mnie. Ja pierdzielę. Gra nam się już skończyła, to już jest koniec. Nie ma już nic, możemy odejść. Da się tutaj wejść dookoła tak trochę. Trzeba przejść. Ja pierdzielę, słuchajcie. Tutaj ufajcie, kurde, swoim przyjaciołom. Odwróćcie się, a oni was wrzucą po prostu i utopią. Jak... No. Ej, a czekaj, a na mapie? A, my jesteśmy tutaj.
No jesteś Jesteśmy w na wodzie. końcu mapy. No w Możemy wodzie, tak. się odrodzić, ale nie wiem, czy to nam nie skasuje czegoś tam. Nie, niespecjalnie. Albo po prostu wyjdziemy z gry. Ale to znowu tu się odrodzimy, nie? Będziesz możesz zrobić szybką podróż. No nie mamy wyjścia chyba. No nie, no, no. No mistrzowsko to zagrałeś po prostu. Jak ty to zrobiłeś w ogóle? Przyjechałem cię samochodem i zepsułem. Samochód też Aha. padł do wody. To kurczę, jak mieszkańca tutaj tej wyspy chcesz przejechać, to za cholerkę go nie można przejechać, ale siebie samego, znaczy swojego towarzysza można. Ja. No, Dobra. a kolegę swego jak siebie samego, no, No dokładnie. sam też tutaj trafiłeś, nie? Ja mówię, o rany, zabił mnie, trafiłem do jakiegoś nieba, czy gdzie tam się trafia, jak się ginie. Dobra, to my kończymy i będziemy próbować się tu jakoś wydostać. Marek wejdzie na górę i spuści mi linę. O, ty, wchodzisz? Dało mi się. Ty, to idę za tobą. Tutaj mi więcej, widzisz? Ty, no ciekawe, czy ktoś to w ogóle przeżył w tej grze. Jesteśmy tutaj piersi. Psi. Pierwsi, nie piersi. Zawsze jak mówię piersi, to mi się kojarzy piersi. Nie wiem, dobra, No, kończymy, w moim wypadku to nie dziwne. bo to już No. temat już zaczyna się ten. Dobra, okej, okay, to Czyli na mnie kończymy. temat Trzymajcie się, wchodzi. cześć. Marku, pożegnaj Okej, się. okay, na razie.